to chyba idzie. My nie idziemy, my jadymy. 4 czerwca 1989 roku, a raczej 2023, czyli wydał 34 lata później. Ale data bez wątpienia historyczna, 4 czerwca 1989, data pierwszych częściowo wolnych wyborów, w których druzgocące zwycięstwo odniosła Solidarność. A my są w Bronowie i wjeżdżamy w tej chwili na trasę Tour de Silesia. I właśnie tą trasą dzisiaj pojademy. Tour de Silesia 2023. Wszystko na to wskazuje, że będę uczestnikiem tego maratonu, ultramaratonu. A więc godzina 10:38, zaczynamy objazd trasy, oczywiście z kaszowaniem. A to jest też droga, którą jeżdżę do roboty. I na rowerze, i autem. No to za mną już pierwsza sztajfa w Międzyrzeczu Górnym. A przed nami piękne nasze Beskidy. I teraz mamy 8% Kajfa w dół. Albo z kim, jak to się robi. To są tak zwane wygrabowice tutaj. Naprawdę ładnie. I widocznie stok narciarski na Poniwce. Filipowski Gruń, tam było kaszowanie. Bo dzisiaj mamy rajza relaksacyjną do zapoznania się z trasą. Pierwszy raz w tym sezonie jadę na krótko. Słuchajcie, wiosna taką zimno sprawiła, że nie jeździłem krótkich. Dzisiaj pierwszy raz, jak widzicie, na krótko. I mamy letnie temperatury 21 stopni. Teraz za bardzo nie wiem, jaka jest trasa, wiecie? No to jest takie ładne miejsce. Zaraz oboczycie. To jest po lewej stronie. Nie wiem, czy to już jeszcze Jasienica, czy już Świętoszówka. Ale fantastyczne miejsce. Trzy, dwa, jeden. Widzicie to? Coś pięknego. Nasze Beskidy na wyciągnięcie ręki. Ale niestety nie jedziemy tam. Jedzie jakiś auto. A tuning, tuning. Ja nie cierpię takich. Jak cwaniakują po tym takim autem. Nie wiele to ono nie potrafi, a po tym cwaniakują w grobie na cmentarzu. No ale cóż, takich na cmentarzach jest pełno.
Litum jest Bielowicka. Tak, po prawej stronie jest ten niby tartak. No, był tu film niedawno. Kreszowanie na Lipowskim Gruniu, mafia i te sprawy. No i nadal nic nie wiemy za bardzo w tej sprawie. Czy było więcej trupów, czy nie. Ale powiem wam pewną ciekawostkę. Moja siostra oglądała mój film właśnie stąd i przysnęła na tym filmie. Co się ciekawego wydarzyło, zaraz wam powiem. Ja, to jest to miejsce, tak. To jest to miejsce. Ten tartak niby. Ale przysnęła ona na tym filmie. I jak się obudziła, jej laptop go do takiej heksy. Duch. Nie? To jest też ten film, który powiedziałem o tej aplikacji Ghost Tube. Także ciekawa sprawa. Czyżby film był nawiedzony? Albo coś nawiedziło laptop? No, naprawdę interesujące zjawisko. Słuchajcie, moim zdaniem po prostu jakiś inny film się włączył. A że YouTube ma swoje algorytmy, no to po prostu i zaczęło go dać pierdolę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś podobne dziwne jakieś spostrzeżenia dotyczące tamtego filmu, doświadczył czegoś dziwnego, no to niech pisze w komentarzach. Chętnie to zweryfikujemy. Ja osobiście nie wierzę w taki coś, więc temat wydaje się ciekawy, ale z przymrużeniem oka. Już mamy roztropicę, ale tereny Bajunia, jak to Gustaw Goda. On jest też organizatorem Tour de Silesia. Sebastian Dusik, czyli Gustaw. A obok niego jeszcze jest Paweł Pieczka i Agnieszka Kosiec. Pozdrawiamy wszystkich, jak oglądają. Pani Agnieszka mnie śledzi na Strawie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Świętego Mikołaja w Bielsce. CJ Falsey Tracy Blues 84 Method. Ja już jechał z trasy. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Tak się odpowiada. Ochaby. W każdym kościele co mijam jest msza. I dobrze. Tak ma być. Jadę prosto, czy nie? W każdym razie WTR-kę przecinamy. Ale tutaj kolorze będą narzekali. Grodzicu trochę szuklu, bo chyba żwir. Dopiero tutaj się jakoś lepsza droga zrobi. Także na kolarki raczej nie. Gabele. No, Wiślica jednak. Byłem w Wiślicy. Kieszowołek. Jeszcze pojadymy przez Dębowiec, a tam to jest ojczyzna Pawła C, znanego też rowerowego youtubera, którego pozdrawiam. O, tutaj jest taka fajna góra. Najwyraźniej gelendry były za wąs podane na tym morzu. A nic innego jak Wiślica. A my już mamy za 10:01 albo za 10:01. Na odjechał z trasy. Podziwajcie się, jak to ciuło. Strasznie. CJ Tracy 244 metrów ponad. Słuchajcie, zjechałem celowo z trasy Tour de Silesia. Mamy tutaj miejsce, jaka jest 19 ofiar Marszu Śmierci spod obozu Auschwitz-Goleszał. I tu jakaś kesz podobno. Już kiedyś był. No ale miejsce naprawdę symboliczne, nie? No i mamy przy okazji kesza taki oto sobie duży mogiła ofiar Marszu Śmierci, kesz znaleziony. I drugi kesz udało się znaleźć przy takim oto grubym dębie, kaj mógłby mieszkać piżmak. Ale pokrzyw tu co nie miara. Ale dąb naprawdę solidny. Oj, kociorze wyszły. Ale ja tam do innych wiernic nie mam. A są my w Dębowcu.
czujemy se 45 minut od przejechanego dystansu, no bo przerwana kesza była. Tak więc musimy to odpisać, nie? Teraz następne kesze to chyba dopiero Zebrzdowica, bo w Pójczycach piszą, że nie ma. Tam jest ten kesz, co trzeba współrzędne szukać. Więc na razie te zielone kesze znajduję. Poza tym, że udało mi się znaleźć kesza w Górkach Wielkich, w parku Zofiukowca-Krzucki. Tego jednego, co trzeba było współrzędne szukać, to było szczęścia po prostu. Wielkie, jadę prosto. Sam na wprost mamy jeszcze tanksztela w rafinerii Czechowice. Musimy stanąć. Tu mamy jakoś kopalnia Kruszywa Kończyce. No, no tu jest już trochę ruch, bo to jest droga z Jastrzębia do Cieszyna. A my pojadymy nią do Zebrzdowic. Tak, są my na stacji PKP Zebrzdowice. Na razie tu panuje niespotykana cisza. Nic się nie dzieje. Nic nie jeździ, a kesza jak nie było, tak nie ma. My z drugiej strony tego Bahnhofu tutaj. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. A tu taka żulownia z drugiej strony. Żulownia jak diabli. No to ruszyłem już w Zebrzdowicach, miałem tutaj dosyć długi postój. Nie będę go dać czemu, bo... Ale po prostu chciałem się podziwiać, jak się tutaj pracują. No. Ale dobrze pracują. Ale powiem tak, że... Faktycznie, no kolej w niektórych miejscach to jest tak zacofano, że szkoda goda. A my cisnemy dalej. Jesteśmy w Zebrzdowicach przy pomniku ofiar II wojny światowej. Miejsce pamięci narodowej. No i tym sposobem znajdujemy się na terenie Czeskiej Republiki. Tutaj też Sylwestra będzie. Także fajnie. Zapłacimy z tego zakupu, nic nie mamy tam to przyjąć. Poraz łapówka przyjdzie na wszystko. To tu jest tak, 20 ludzi, co zapłaci jedną rzecz kartą. Aha. Albo mnie rowerzysty. To będę wiedział na następny raz. Ja się dwa smolone na rowerzysty.
mamy kolejnego kesza. Pierwszy kesz w czeskiej republice dzisiaj. Był tutaj. Fajnie, w Petrowicach. Udało się znaleźć kolejnego kesza w Petrowicach. Tym razem też taki metalowy. Ja się już tam wpisał. Także fajnie jest. Mamy magnetyk. No i ta krótko rajza na terenie Czeskiej Republiki właśnie się kończy. Tu już mamy granica polsko-czesko. Tam gdzie Polsko. Ale jeszcze są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to też to jest granica prusko-austriacko. Do tego momentu my tutaj doszli. Trzeba będzie też eksplorację zrobić na zachód. A druga sprawa jest to, że tu jakaś kesz. No to długo to trwało, ale mamy kolejnego kesza na moście granicznym, bym powiedział. Ale kaj dokładnie schowany, tego już wam nie powiem. Mamy? Mamy kesza? Mamy. Przy kościele drewnianym w Gołkowicach. No i w tym momencie już my są w bazie Tour de Silesia. Tutaj wszystko się będzie działo. Tutaj będziemy startowali. Będę musiał tutaj autem zajechać, żeby przejechać ta trasa, przejechać jakieś 2 km obok swoich autów. No cóż. Mamy 6 wieczór. No i teraz będziemy wjeżdżali na żelazny szlak w kierunku Jastrzębio. I roboty drogowe dają dziurę. No i mamy kolejnego kesza, ale się do niego nie wpiszę. Wszystko mokre jak diobli. Cóż, jest kolejny kesz przy jakiejś piaskowni. Widzicie? Tam jest kopalnia piesku. Nawet trochę o tym nie wiedział, że coś takiego jest. I taki oto kolejny kesz. Padł w moje ręce. I kolejna skrytka geokesz. Zobaczcie, jakiś debil tutaj też był. Podpisał się imieniem i nazwiskiem. A ja się tutaj podpisał. O. I jadę dalej. No to jeszcze okolice Godowa, żelazny szlak, tutaj Tour de Silesia też jedzie, więc będzie fajnie. I kolejny mikrus dorwany na żelaznym szlaku. Ta miejscowość wyjechała z Jastrzębia, chyba do Lasowice. Jechałeś traktem Jarajcensztejnów kawować. I mamy 100. kilometr, słuchajcie. A więc 100 kilometrów pierwszy raz w tym sezonie. Fantastyczna sprawa. Pod nieco się stówką, jak niektórzy po 300 jeżdżą, po 500. Pewnie stówka to już fajne osiągnięcie. Super,
100 km nie ma wcale wyplumpany. To tak jakby kto nie wierzył w Uzekle w Tour de Silesia. No to kaszowanie już mamy zakończone. Będę wjeżdżał za chwilę do Zbytkowa. Równo nie był w Zbytkowie. Oblikłe się, jak widzicie, termoaktywne i cisnymy. A to oznacza, że przyjadymy po cmoku, ale już 102 km. Strasznie zimne noce są jeszcze. A mamy kurde czerwiec. Jak to możliwe, to ja nie wiem. To nie jest dobra zapowiedź, jeśli chodzi o lato. Ale na razie urlopu nie mam zaplanowanego w ogóle, także nie przejmuję się. No i my cisnymy teraz. Właśnie jak cisnymy. Tu w lewo. Ulica Tuwima. W Golasowicach. No i powiem wam tak, że ta trasa tego Tour de Silesia, no teraz już nie będzie taką ekstremalną, że początek będzie fajny. No jedynie najcięższe, no to jest tam Jasienica, Międzylecze, Świętoszówka, Grodziec. Ale dało się to przejechać, także myślę, że jest wiara, jest optymizm, a nawet jak nie będzie medalu, to sama satysfakcja, że się przejadę z nimi, będzie do mnie dużo ważniejsza. Dzisiaj będzie ponad 110 na pewno, tak więc fajna sprawa. Pogoda dzisiaj na pewno dopisała. O, wjeżdżamy do Zbytkowa. I granica prusko-austriacka tutaj była w tym miejscu. I są my już w Austrii. Także pogoda dzisiaj była sztos. Oby tako była na zawodach. Jak udzielało, mój start będzie bardzo niepewny. Co do medalu, to drugi medal jest bardzo realny. Czyli ten, który zdobył w zeszłym sezonie, dość nieoczekiwanie. Będziemy walczyć. Mimo lekko. Tyle, że ponad połowa trasy musi być na Śląsku. Pamiętajcie o tym. Edycja zdalna. Ponad połowa trasy na Górnym Śląsku. Takie są te nasze śląskie zasady. Tam co niekiedy się nie spodobało fest tam z Polski ludziom, że musieliby przyjechać na Górny Śląsk. No ale to jest Tour de Silesia, a nie Tour de Polonia. Jak Tour de Silesia, jak Silesia, to Śląsk. Nie? Logiczne. Jak się wam coś nie podoba, to nie przyjeżdżajcie. Nikt nikogo nie zmusza. Dobrze, cisnęli, cisnęli. Słuchajcie, mój rower jest po serwisie. 800 zł serwis mnie wyszedł, no ale trzeba było. Mamy nowe koło z tyłu, nowa keta, nowe przeciepki, nowe kurble, nowe pędale, nowy bryk z przodka i elektronika nowa. Nowy mobilniok. Tamten padnął całkowicie. Nie będę go dać jaki, zresztą nie ma znaczenia. Ważne, że działa. Wyjeżdżam już ze strumienia. To, że był most kolejowy, którym pojadymy przez Wisłę.
mamy czerwone. Ale zaśmierdzią. Co zaraz? Może śpiewnicy. No i most kolejowy. Bo tu kiedyś wąskotorówka jeździła. Ze strumienia z rynku do Bankoku w Chybiu. My w Chybiu. Babi kraj. Jo, strumień to też już Żabi kraj. Jest Żabka. Ale ja już tam nie idę, bo Żabka jest na żywo. Ja już tam nie idę, bo już mam niedaleko do chałupy. I już mamy Brunów i kończymy trasę Tour de Silesia. Przejechane. Jeszcze ostatnie metry. Finiszujemy. U mnie by mogła być baza zawodów, a nie jakaś ugodowa. Tak, zaczynałem tutaj na skrzyżowaniu Brunowie i tutaj też kończę. W związku z tym cieszę się, że film wreszcie oglądali. Pewnie za długi był, ale myślę, że warto, zwłaszcza ci, którzy startują na 100 km Tour de Silesia. Właśnie pętla zamknąłeś. Gościu w Brunowie jest 22:15. 10:30 zaczynałeś rajzę. A, czyli prawie 12 godzin. No, zjechałeś z trasy, ale to jest zamierzone. Finito maestro. Pętla przejechana. I cóż powiedzieć, no do chałupy mam jakieś 2 km. Nie będę już tego nagrywał. Oby taka piękna pogoda była, aby wszystko się za miesiąc spełniło, nic nie flankowało, a tymczasem godą wam już. Trzymcie się i do zaś. Hej!